Cześć wszystkim. Po tygodniu chorobowego, kochani, wracam na nocną zmianę. Wiem, że, bo rozmawiałem z Andrzejem jakoś w tygodniu, mówił, że dzieją się cuda u nas, ludzie nie przychodzą, chorują, idą na urlopy, biuro puszcza kilka osób w tym samym terminie na urlop. Nie ma kierowców jak zawsze, czyli stary problem, nic się nie zmieniło. Proszą nas o robienie podwójnych zmian, czyli praca po 16 godzin i chyba mnie to właśnie czeka dzisiaj, że przyjadę z jednej zmiany, załaduję się i pojadę, kochani, na drugą zmianę, ale tego dowiem się na miejscu. Zobaczymy, co u Andrzeja, kochani, jak sobie radził. Ponagrywamy troszeczkę i co, zapraszam na nowy odcinek. Czyli dzisiaj mam trasę, którą znam, więc nie ma problemu. Podobno cały tydzień jestem na tej trasie, tylko Lipton, bo znowu jeżdżę elektrykiem. Mleka sporo, no ale jest poniedziałek, poniedziałki zawsze jest tak. Idziemy do Andrzeja, bo coś chcę. Kochani, teraz specjalny przekaz od Andrzeja dla pewnej osoby, tak? Hej Aga, pewnie wiesz, co się za chwilę wydarzy. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko ok. Jest wiele słów, które chciałbym Ci powiedzieć, ale z racji tej, że jestem ogólnie nieśmiałym facetem, jest mi bardzo trudno. Jedynie, co Ci mogę powiedzieć, to czymś Cię wkrótce zaskoczę. Nie wiem dokładnie, kiedy to się stanie i nie mogę Ci powiedzieć, co to będzie. A teraz pozwolisz, że zrobię to, co Ci obiecałem, czyli pokażę Ci moje tatuaże. Nie? Więc tatuaż numer jeden. Co to jest? Są jakieś tam tributy, czy chuj wie co, nie? Tatuaż numer 2. Ten jeszcze będzie 25 lipca poprawiany kolorem. Dobra. A teraz tatuaż numer 3. No to jadymy. Oh my god! Sorry Aga, ale nie mogę zrobić tego przy wszystkich. Bo to mogę zrobić tylko dla Ciebie, jeśli oczywiście chcesz. Ale do tego, słoneczko, musimy się spotkać. Piłeczka jest teraz po Twojej stronie i to od Ciebie zależy, jak to rozegrasz. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedziesz. Pa. Powiem Wam tylko tyle, że wiedziałem, że coś się święci na tym kanale, bo już oni kiedyś wcześniej zaczynali, pamiętacie? No. Ale to w sumie dobrze. Może powstanie nowa miłość dzięki kanałowi na YouTube, tak? Może i tak? Czyli pamiętaj, Aga, nie daj ciała teraz, musisz się odezwać do Andrzeja, żeby było wszystko między Wami jak najlepiej. A my wracamy do pracy, chodź tu, Romeo. Patrz, gdzie Ty jesteś, Romeo? Tu jest. Tu jest Romeo. Julia jest gdzie? Daleko. Julia jest daleko w PL, a my dzisiaj ruszamy z mlekiem. To jest, kochani, moje mleko na dzisiaj. Czyli jest trochę tych kratek. A moja runda to jest dzisiaj 34. Idę ogarnąć wana, stanąć w kolejkę. Miejmy nadzieję, że to będzie mój szczęśliwy numer dzisiaj. 13? Mhm. No może. No dzisiaj nie piątek, nie? No poniedziałek, no to poniedziałki chyba jest gorzej, jak to. Czyli mleka mamy 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19 skrzynek mleka w butelkach, plastików ze dwie skrzynki. Szkolnych tych małych terców mamy tu, widzicie, tam są. No i jedzenie, nie? Czyli parę chlebów, marchewka, jogurty, jajka, mleko w kartonikach, soki, banany i Andrzej.
czyli nie jest źle i widzimy się już na trasie. A dzisiaj mam do zrobienia 220 domów, więc powiem Wam, że jak na poniedziałek, to jest i tak ok, bo czasami się zdarza nawet 250 albo nawet 260. Zrobione jest jakieś 30, jest godzina pierwsza, więc slowly, slowly, kochani, do przodu. Byłem dzisiaj z Kubą w kinie, tak jak Wam mówiłem we vlogu, na tym Spider-Man, coś tam. Powiem Wam, że film spoko, animacja dla dzieci, ale tak fajnie zrobiona ta animacja, nie taka zwykła jak kiedyś były te bajki, ale widać, że to Marvel albo Sony maczało w tym ręce, bo naprawdę fajnie zrobione. Film, czy ciekawy, film jest spoko, akcja była cały czas, ale Wam powiem szczerze, że przysnąłem tak na 20 minut, ale Kuba nie zauważył, że zasnąłem. Więc było ok. Więc film mogę polecić, całkiem niezły film, tylko kończy się tak, że nie jest skończony wątek, tylko jest napisane, że film będzie kontynuowany. Więc jak macie możliwość wybrania się do kina, kochani, zapraszam. Szukam, kochani, numeru 134A. I nie mam pojęcia, gdzie to jest. Czy to może tu u góry? 134. A. Może tu. Nie. To nie tutaj. Tu 128. Nie ma, kochani, 134. Nie mam pojęcia. O, listek tam, widzicie listka? Nie ma takiego numeru. Nie będę szukał, nie będę tracił czasu. Będzie to trzeba sfailować, kochani. Dobra, lecimy dalej. I Wam powiem, że znalazłem ten 134, a jest tutaj. A stałem obok niego przed chwilą i nie widziałem. To nie są Orange, Tropicana i Lacto Free. No tak. Raz, dwa, trzy, butelka, numer. Kochani, w Anglii to się trzeba przyzwyczaić do tego, że te numery to oni piszą jak chcą. W ogóle nie jest po kolei. Całkowicie jest pokręcona ta numeracja. Tutaj jest u góry pub, widzicie? Na dole jest flag. Aktualizacja nocki, jest, kochani, godzina czwarta, zostało 100 domów dokładnie, czyli myślę, że jeszcze także 3 godzinki, już jest wschód, się zaczyna słońce, zaraz będzie jasno, nie będzie trzeba używać lampek, więc powinno pójść to sprawnie. Numer 22, tu jest 22, widzicie wschód, o jaki ładny tam jest wschód. Dobra, dojechałem pod numer 22. Co oni chcą? Oni chcą aż jedną rekordę.
pokażę wam siadelski dom w starym stylu. Mocny, co? Cześć wszystkim, słuchajcie. Nie zrobiłem rano podsumowania, bo mi kamera padła, ale skończyłem gdzieś. Ostatni dom był 7:10 rano i na bazie byłem gdzieś tak 7:40. Więc prawie według planu, a później sprawdziłem z menedżerem, to domów było nie 220, tylko 242, czyli sporo więcej, ale jak mówiłem, w poniedziałki tak jest. I oczywiście, jak przyjechałem do biura, to menedżer do mnie się pyta, czy mogę zrobić kolejną trasę. A powiem wam szczerze, że już byłem taki zajechany, że mówię, nie, nie ma takiej opcji nawet. I powiem wam, że pojechałem do domu, wypiłem herbatę, miałem wziąć tabletkę na spanie, bo ja czasami biorę tabletkę, jak nie mogę zasnąć. To ja sobie tylko położyłem przy łóżku i pyk, zasnąłem. Obudziłem się gdzieś koło pół do czwartej. Zjadłem obiad i znowu poszedłem spać. Więc przespałem, kochani, cały dzień. Ale tak jak mówię, jak się wraca po tygodniu przerwy, to jest ciężko zacząć tę pierwszą nockę. Mam nadzieję, że dzisiaj już będzie ok. Dzisiaj chłodno. Chłodnawo, no. Wiatr. No ale zobaczymy. Zaraz się dowiem, jak dojadę na miejsce. Jak sobie poradził Andrzej. Pogadamy z nim chwilę. No i zaczynamy kolejną rundę. Żółwik. Ty, ja sprawdziłem, kiedy wyświetlamy? No? 246. Co ładny. Rano z tym. Idziesz zobaczyć, ile masz mleka? On do mnie mówi, czy pojadę na to. Rano. Mam drugą tą. Pogiełaj, idę zobaczyć. Dzisiaj mniej powinno być, nie? No ja mam dzisiaj 14 tylko. No ciekawie. Skoro dzisiaj jest wtorek, nie? To może być dużo. Twoje to są te duże. Czy staki? Tak myślałem. Żółwik. To teraz zrobimy podsumowanie wczorajszego dnia, to znaczy w sumie no, w dzisiejszego rano, nie? No. Z Andrzejem, proszę bardzo. Andrzej wyłożony jak prezes. No, relaksuję się przed nowym tym, nowym dniem. O której wróciłeś? 15 po 6. Nie, źle ci poszło. O. Czyli w sumie jakkolwiek było? 190. No to też sporo, nie? No. Jakiś... Wiesz, powiem ci, że część tej trasy to nie znałem, nie? Tam, te pierwsze, co robiłem na początku, co ci dzwoniłem, że mam tylko 55 koli, nie? No to było nowe, nie? Później, jak już wjechałem na te, co znałem z 13, no to już szło, nie? Jakoś tam, nie? Na jakieś problemy? Nie, no tylko policji pewnie jest wszędzie pełno, nie? Ja wam powiem, że ja wróciłem 7:40 i miałem tylko jeden problem, bo nie mogłem znaleźć dentysty jednego. No za chuja nie ma, nie? Pokazuje ci nawigacja po lewej stronie. Po lewej są same bary, u góry też nic nie ma. Nawet wjechałem w tą uliczkę z boku, też nic nie ma. I to już drugi raz w to miejsce. Czyli fail. Czyli kochani, widzimy się później, nie wiem, czy przy załadunku, czy już na trasie, zobaczymy. Welcome to Mingelmore. Okej,
Powiem wam tylko, że z braku kierowców u nas wczoraj ściągnęli gościa z innego depotu, nie? No. Gościu jechał 4,5 godziny w jedną stronę do nas i zatrzymał się cały tydzień w hotelu. I będzie przez cały tydzień tyrał. Tomas. What you doing? YouTube video? Yes. You okay? What time you come back? Early, no? Nine. Sprawdziłem w komputerze, dzisiaj mam tylko 164 domy. To w porównaniu do wczoraj, jak miałem 246, to jest prawie 90 domów mniej. Czyli teoretycznie 2 godziny krócej. Krócej. Ale to się okaże, bo to wiecie, jak to jest, nie? No to Andrzej, pokaż swoją twarz. Welcome ostatni raz w tym tygodniu. Nie? No. Tylko wam powiem, że Andrzej wyjeżdża na urlop niedługo i go nie będzie w filmach. Chyba, że będzie wysyłał nam wstawki jakieś z telefonu. No pewnie, że ci wyśle. Nie? Czy możemy się, stary, na żywo łączyć, nie? Na WhatsAppie, nie? Dobra, na Zoomie. Na Zoomie. No. A teraz, kochani, robimy test przyspieszenia elektryka. Gotowi? 3, 2, 1. Prawie jak Tesla, co? Prawie jak Tesla, kochani. Zapomniałem wam powiedzieć, że do naszej oferty do rozwożenia dorzucili Coca-Colę w butelkach, Coca-Cola Zero, w butelkach szklanych oczywiście, koszt jednej butelki 3,50 funty. 3,50 funty to na polskie jakieś 18 zł za 1,5 litra butelki z Coca-Colą Zero. No cena mocno przesadzona, to chyba się płaci za ten bajer, że to jest w szklanej butelce, tak jak było kiedyś za moich czasów. Bo tutaj w Anglii teraz w szklanych butelkach są tylko te takie małe kolki. I też nie są tanie, bo cztery takie małe buteleczki, chyba tam 300 ml, to też koło piątki kosztuje, więc ceny są... Tylko, że to jest Coca-Cola zwykła, nie zero. Więc... Ale ja powiem, że ta cola się u nas sprzedaje, bo wczoraj miałem kilka na samochodzie. Więc... Anglicy bogaci są, to mają duch. Kochani, podsumowanie nocnej zmiany. Dzisiaj było stanowczo mniej mleka, stanowczo mniej coli. Ja już skończyłem, jest godzina 5:30. Pokazuje mi nawigacja, że będę na bazie na 6:00. Muszę wyładować puste butle. Czyli w domu gdzieś będę 6:30, więc nie jest źle. Zdążę się wyspać. Lipton trochę, że zaczęło padać, właśnie pada deszcz, więc jak już zacznie padać, to będzie padać. Ale z drugiej strony się dobrze spało, bo ja lubię spać, jak pada deszcz, pewnie jak wszyscy. Więc kochani, nocna zmiana na ten tydzień skończona. Widzimy się za tydzień. Widzimy się w międzyczasie jeszcze we vlogu. I widzimy się jeszcze w słowie na niedzielę, w niedzielę. Jak dojadę na bazę i będzie jeszcze Andrzej, to zamienimy dwa słowa, jak już go nie będzie, bo on chyba też skończy, bo on miał mniej coli niż ja dzisiaj, to już powinien skończyć. To widzimy się w przyszłym tygodniu. Miło było jak zawsze. Trzymajcie się. Cześć.